Cześć, witajcie piraci w 9 odcinku z Assassin's Creed 4 Black Flag. Odjazdowo nagram sobie jeszcze jeden odcinek. Dzisiaj miała być Mafia 2, ale niestety czasu nie było, potem byłem zajęty. Stwierdziłem, a nagram jeszcze jeden odcinek Assassina, a co mi tam? A dobrze. Co tam u was, kamraci? Obejrzeliście sobie Mortal Kombata, którego wysłałem, bo nie wiem jeszcze. Nie znam waszych odczuć. Może jakaś część osób obejrzała, może nie obejrzała. Zobaczymy. Przyspieszymy sobie, damy pełen gaz i płyniemy do misji. Ostatnio, żem zawalił tam zlecenie zabójstwa, ale to wierzcie, ja się tym nie przejmuję. Płyniemy dalej, jest zajebiście. Nasz Edward, no naprawdę gwiazdorzy jako najlepszy kapitan mórz karaibskich, wysp karaibskich, to w tym jest totalnym koksem. Chwileczkę. Czy mi się wydaje? Wejdę na mapę na chwilę, tak sprawdzić. Czekaj, to jest... O! I to jest ten cel do zabicia. Sobie go zaznaczyłem, żebym ja miał go na widoku i ja go sobie go tam, wiecie, wykończę. Śpiewajcie, asasyni, śpiewajcie, bo szanty potrzeba i wsparcia przede wszystkim. Dobra, tutaj możemy jakąś skrzynkę zabrać, bo widzę tutaj. O, trochę cukru nie zaszkodzi. Powinienem jeszcze jakiś statek zaabordażować, żeby po prostu, wiecie, naprawić kawkę, bo ona jest teraz uszkodzona. Ale chyba będę mógł ją też w sklepie naprawić, o ile to jest w ogóle możliwe. Zniszczę sobie beczki wybuchowe, żebym nie miał tutaj przeszkód jakiś. Dobrze. Dobrze, kamracie, zrobiłeś. Dostaniesz nagrodę, nie wiem, w wysokości 100 reali za zniszczenie 4 przepraszam, beczek wybuchowych. O, proszę. Czekaj, mogę sobie tak po prostu strzelić w ten statek? Pewnie, strzeliłem, a co mi tam? O kurde. Są beczki wybuchowe jeszcze. Dobra, które ja już zestrzeliłem. Tylko teraz muszę dogonić ten cel. A nie wiem, czy to będzie takie łatwe. Bardzo chciałbym dorwać ten cel. O kurde. Tam mamy łowcę. Ale on jest w pizdu daleko. Dlatego ja na niego nie reaguję. Dobra, kogoś tam uratowaliśmy, ale to chyba tam nikogo nie było, w sumie. Tu mamy jeszcze skrzyneczkę, którą sobie podniesiemy. Dobra, pięknie. Dobra, teraz trzeba zakręcić ostro. Śpiewajcie, asasyni, piraci, asasyni, już sam nie wiem. Bo to takie trochę dziwne, być piratem i jednocześnie asasynem. Okej, dobra. Okej, tam jest nasz cel. No i teraz musimy go dogonić. To jest chyba banał. Dobra. O kurde. Padnij. Cholera. Kurde. Masz tutaj. Padnij. O cholera. O fuck, jeszcze się rozbije. Dobra. Goń go. Masz go gonić. Kurde, jest ostro już. Ja nie odpuszczę tego zadania. Niech się statek regeneruje. Kurde, ale ta pinda mi ucieknie. Ja sobie nie pozwolę. A, jeszcze mam takie buty. Cholera. Widzę, że tamten już mnie zaczął gonić. Aha, coś się buguje.
wiecie, te sprawy. A rzucimy moździerzem. Czekaj, może jeszcze strzeliłbym tak jednym. O, dobrze. O, ten moździerz jednak działa. Szczerze wam przyznam. Jest bardzo skuteczny w walce. Potrafi po prostu przełamać siłę statku. Jednocześnie po prostu jest... Dobra, jeszcze raz moździerzem piśniemy. Dobra. O, statek do abordażu. Tak jest, o kurde. Dobra, bijemy. Sukinsynków. Okej. Jego... On tam spieprza. Kurde, ucieknie mi. Dobra, najpierw zajmę się tutaj tymi. On nie ma gdzie spieprzyć właściwie. Jeb. Czekaj, jeszcze jednego bym synka wykończył. Dobra, starczy. Jeb. O tej. Ma Matanzas, lol. Czekaj. Jeb. Kurde. Coś chyba nie tak poszło. Ej. O kurde, ktoś z załogi zginął. Niedobrze. Dobrze, zwycięstwo, panowie. No już tak, nie cieszcie się tymi bytami. Tylko wiecie, co macie robić, moi ziomkowie. Okej, przy okazji naprawimy kawkę. Tak, napraw kawkę, bo tego właściwie potrzebuje najbardziej mój statek. Naprawy. No bo był w dość nieznośnym stanie. Aha. Dobra. Niech to najpierw zatonie. Tak, niech to sobie najpierw zatonie. A teraz zajmiemy się... Wiecie czym. Trzeba zabić cel. Dobra, będzie trzeba cumować. O kurde. To było bez sensu już, Edward. Ale dobra. Jak tam wolisz. O cholera. Kurde. LOL! Jakie to było dziwne. On się spina po tym dziobie. Coś się zbugowało. Ała, podwinąłem sobie nogę. Nie, musiałem spaść. Edward, to było całkiem dobre. Trzeba przyznać. Jednocześnie słabe. Sorki, że wasz kapitan opuścił statek. Ale ja mam do, wiecie, wykończenia cel, który mi najwyraźniej spieprza. A ja mu nie pozwolę tak łatwo. Patrzcie. Mamy dwóch delikwentów. Aaaa! Epic. Epic kill normalnie. Jeb! Epic shot! Zdychaj, szmato. Dobrze, zbierzemy sobie to, co trzeba. Przeładuj sobie broń. Kurde, trzeba będzie wrócić, wiecie gdzie. No, chodź tu. Jeb. Dobra. Ja bym się jeszcze zajął tym. Patrzcie, tu jeszcze są te debile z muszkietami. Więc tu tym bardziej uważać. O, tu możemy ten dzwon. Kurde, muszę być anonimowy. Wow, prawie bym nie... Fuck. Ty naprawdę, Edward, uważaj, co robisz. Dobra. Tutaj jest chyba ten punkt widokowy, cały. Dobra, jest. Cholera. Dobra, synchronizujemy punkt. A czemu nie? Odświeżymy sobie. Mam prawo, chcę, pomogę. I robimy to samo, oczywiście. No, trochę niski ten punkt widokowy. Ale nie mam co, na co narzekać.
Aha. Kurde. Dobra. Dobra. Żywa tarcza. Ludzka tarcza tak zwana. Dobra. I ja bym tam... A, headshota mu strzeliłem. Jeszcze jeden idzie. Ty, ty, ty. A, w nogę dostał. Sabotujemy. Dobrze. No i to jest sabotaż. Ta interakcja się nazywa sabotażem, a abordaż to jest to... wiecie. Przejmowanie statków i te sprawy. Jeb. No, Edward, no ty, to już było pro, powiem ci szczerze. Zbierę sobie tutaj jeszcze skrzyneczki. Tak, chciałby. Ale fajnie teraz zrobili, że jak mam stawione na miecz, to nieważne, mogę użyć ukrytego ostrza, żeby go po cichutku zabić. Dobre, bardzo dobre. Dobra. Zaraz się zajmiemy misją, tylko po prostu, wiecie, ja lubię eksplorować, w tej części to już zwłaszcza. Więc wiecie, exploring to podstawa. Ten skok wiary zrobiłem celowo. Wiem, to już było takie déjà vu. To coś, co się powtarza. Czyli déjà vu to coś, co się powtarza. Okej, okay, dobra. O! Lekki jump dla rozluźnienia. Kurde, to jest kolejny dzwon ostrzegawczy. Shit. Dobra. Spieprzamy im. Ja wracam do pokładu. O, 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 tam jest stateczek. Czyli to ten nasz teleport do kawki. Dobra. O, tu są jeszcze jakieś skarby. Hola moment. Zanim ja się stąd ulotnię, to ja pozbieram sobie jeszcze te pierdółki. No bo one mają jakąś tam wartość. Wypluj sobie to, dobrze, żebyś tego nie połknął czasem, Edward, bo wiesz, skończyłoby się to dla ciebie tragicznie. Jakiś list. Jak chcecie, to możecie sobie, nie wiem, zatrzymać, tak jak to było w przypadku innych części. Jeżeli nie chcecie, to nie musicie tego czytać, bo to są w zupełności pierdoły. Tam jeszcze jest skrzynia. Ja bym się po nią przeszedł, ale szczerze to mi się nie chce. Innym razem, dlatego wracamy do naszej kawki. Ja tylko chciałem zrobić zlecenie zabójstwa. Dobra. A teraz musimy przyspieszyć. O kurde, zaraz rąbniemy ten statek. Kurde, suwaj się, ja mam pierwszeństwo. Nikt ci nie pozwoli tutaj. Jakie twarde gówno. Ja bym spieprzał, bo... Unik, unik! Cholera. O Boże. Uciekamy, uciekamy. Nieuniknione, że możemy zostać zniszczeni, dlatego... Wiecie, ja chcę uniknąć takiej jakby kolizji. Kurde, oni mogą nas zbombardować. Mają szansę. To wielką. Czekajcie, zrzucimy beczki. O, dobrze. Dobra, nie będziemy strzelać. Najwyżej wbiją w te beczki. Wyrzucimy kolejne. No i właściwie już są poza naszym zasięgiem. No bo no nie dostaną się już, to jest wiadome. Kurde, ile tam tych statków jest. Ja bym nie dał rady, szczerze mówiąc. Dlatego dobrze, że im zacząłem spieprzać. O, tam widzę jakiś mniejszy statek, którego szczerze mówiąc zniszczę bez problemu. Albo przynajmniej tak mi się wydaje, bo najpierw muszę zobaczyć. Dobra. Uratujemy załogę. Dalej nas gonią mimo wszystko. Skubane. Dobra. Ja bym unikał teraz bitew, bo nasz statek jest lekko uszkodzony.
zajęlibyśmy się czymś bardziej pożyteczniejszym, czyli nie wiem, na przykład misja fabularna. O właśnie. Nie, nie potrzeba nam szybkości podróży. A, jakaś mała wysepka, w której jest tylko jeden kufer. No nie dziękuję, ale nie... O! Nie, wydawało mi się. Wydawało mi się, naprawdę. Myślałem, że coś ważnego zauważyłem, ale nie. Jednak mi się wydawało. Oni nas już nie dogonią za Chiny. 600 metrów to jest przecież kupę... Wiecie... No, drogi. No, coraz bardziej ich wyprzedzam. Dadzą sobie spokój. Innym razem ich wykończę. No, jak patrzę na rozpoznawalność statku, to ona nie jest taka mała. Więc trzeba będzie z tym coś zrobić, jak tylko, nie wiem, abordażujemy jakiś statek. Dobrze. Nie, no podpłynę sobie pod tą skrzynię, bo coś tam może zawsze być. A ja zbieram takie rzeczy. Śpiewać, piraci! Dobrze. Rum. O, rum też jest bardzo potrzebny. Ja bym sobie posłał przez chwilę tej muzy. O kurde. Mam wrażenie, że nas gonią. Chwileczkę. A rzucę jeszcze beczkami. Żeby mieli jakąś taką mini przeszkodę. O, tam mamy mniejszy statek. Dlatego sobie go zaatakujemy. No bo tutaj za pewno gówno jakieś. No właśnie. No i już, do sabotowania. Co? A, poszło. To w sumie już nawet tam nie ma co sabotować. A, to gówno już sobie zawróciło. Dobra, świetnie. No wiele lepiej. Dobra, już jesteśmy ma niedaleko. Mamy już chyba połowę nagrania, albo już nawet połowę. Ale nie, no tak przyjemnie się gra w tego Assassina, naprawdę. No nie wiem co mówić dalej, bo z odcinka na odcinek mam wrażenie, że gra jest coraz lepsza. LOL, co to było? Albo mi się wydawało, albo ktoś z naszej załogi zaplanował sobie samobójstwo. Tak po prostu z dupy. Śpiewać! Dobrze! Jest moc. Chwileczkę, ja zobaczę sobie na mapę. Czy ja jakiegoś błędu przypadkiem nie robię? No, no właśnie. Śpiewają przepięknie. Cholera! Rzucę im beczki najwyżej. Się odpieprzą ode mnie. Ło! Jak hukło! Dawać kolejną szantę. Pięknie. I ja taką część rozumiem. Dużo piractwa, dużo akcji, dużo Karaibów. O kurde, deszcz. Nie! Czy to aby nie sztorm przypadkiem? To znaczy, że będę miał zaraz spadki FPS-ów, zajebiście. To nie wróży dla mnie dobrze zbytnio. Kurde. Dobra. To chyba mogę zacumować, nie? Pewnie, że mogę. Dobra, puść ster, dobrze. Dobrze. Dobrze zrobiłeś, Kenway. Dobra, pójdź sobie. I tak zgubiliśmy tego łowcę. Dobra. A, to jest na sał, dlatego tak dziwnie. Trzcinowe żniwa. Dobra, bierzemy tą misję. Lol, pogoda się zmieniła. Still a mere boy, and yet 10 times the demon his father was.
fancy seeing you here, Kenway. Still looking sleek and mean. Did you steal that costume from a dandy in Havana? No, sir. I found this on a corpse. One that was walking about and talking shite to my face only moments before. Huh. So, what's this I hear about a planned raid on a plantation? Not keeping secrets from me, are you? Not very well. No, widzisz. Every day, schooners packed with sugar sail past, coming from plantations nearby. Most times they stop here, sell off a few crates. There's one man visiting today that had earned you a fine profit. So if you'd like to rob his plantation, I'll point him out. I would. Okej. I tak też będzie. Ani co? Się tak lumpią. That's the man. He owns dozens round these islands. To jest chłop czy baba w końcu, bo ja już nie wiem. Just the sword I like that you love. The agent is around here somewhere. Find and follow him, and he'll lead you straight to your prize. No głos ma jak baba, ale dlaczego się nazywa James Kidd? No może ma taki głos, a jest chłopem. Nie no, tak czy inaczej to jest ten sam kapitan, który wiecie, w Asasynie Trójce był poszukiwany przez wielu różnych poszukiwaczy przygód. Dobra, no mamy odszukać agenta Beckforda. Więc taki jest teraz nasz cel. O, tam mam naszego agenta Beckforda. Teraz trzeba go śledzić. Wezmę sobie... Dobra. O to chodziło. Dobra. Dobra, trzymamy cel polu widzenia. I teraz trzeba uważać. O, właśnie się zatrzymał, a my się wtapiamy w tłum. Okej, śledzimy dalej. Wejdziemy sobie w tych autotonów. Autotonów, kurde. Jak to dziwne słowo brzmi. Ale przynajmniej ten typ o nas nie widzi, to najważniejsze. A my możemy spokojnie się przebijać przez tłum. O kurde. Fuck. Aj. Sprawdzę, jakie są cele opcjonalne. Nie ma jeszcze celi opcjonalnych. To dobrze. Bo teraz będę zwracał na nie uwagę najbardziej. Bo to też podnosi mi synchronizację. Dobra. Krzaki. Krzaki time. I nas nie znajdzie. Beaufort, Manning, to me. We've done with this place. Dobra, widzę, że chłopak już wynajął sobie kamratów. Kurde, śmierdzi tu czymś. Przemister na kawce. Fuck, coś ty zrobił. Ten gówniarz mi ucieka. Aha, wykrycie. Jak mi miło. A Edward się jeszcze tam z nimi bije. Prawidłowo. No. Zajebioza. I znowu fejle. A teraz trzeba przenieść ster na kawce. A, to my mamy stąd po prostu uciec. Dobra. Dobra, trzeba przenieść ten ster na kawce. A jeszcze sobie to weźmiemy, czemu nie? Bo tego się nie brało. Tak, dla forfanu. Wyżyć butle, dobrze. Możecie sobie przeczytać. Okej. Dobra, bierzemy szybko ten statek. Kurde, szybko, bo to zaraz mi ucieknie. Wow, nie, fail będzie.
Fail. Kurde, no. A to wszystko przez to, że zachciało mi się brać jakieś dziwne butelki z wiadomościami. No, no to było akurat głupie, wiem. Dobra, teraz mogę iść spokojnie. Dobra. Ale po prostu, no, kusiło mnie, żeby wziąć, więc wziąłem. No i tak się tym skończyło. I patrzcie, teraz mam mnóstwo czasu, proszę. Okej, okay. Jeb. Mamy się do celu nie zbliżać. Okej, okay, okej. Okay. Bierzemy się za ster. I śledzimy ten statek agenta. Okej. Okay. Dobra, to już będzie ostro. Tu uważać. Już. Trza. Tu mamy skrzyneczkę. Przeszukamy sobie metal. Metal ważny. A ten statek mamy śledzić. Dobra. Okej. Okay. Dobra. A to taki to jest, kurde, pikuś. W porównaniu z naszym statkiem. Strefy zastrzeżone. Okej, okay, dobra. Tyle wiem. O kurde. A, mamy unikać walki. Kurde, to będzie właśnie z tym problem. Fuck. Niech to. Royal Navy! Seems to be schooner! Royal bloody Navy! They're all alone, sir! Ship coming after us, sir! Nie chcę, nie chcę walki! Schooner by the rigging! Colors are English! Nosz! The lone ship cap! Nie! Co ja robię? Co ja robię? Kurde! Cel przecież mi ucieka! Dobra, trudno. Płyniemy, płyniemy. Nie zwracam uwagi na nich. My mamy bardziej się skupić właśnie w stronę śledzenia tego typa, a nie tych statków. Dobra, zakręcimy sobie właśnie tak, jak on płynął. No ciężka misja. Znaczy jakby się ogarnęło, to by szybciej poszło. Jakaś skrzyneczka tu jest. Kurde, ucieka mi. Typa mi zaczyna uciekać. Co jest? O kurde. Moździerze. I nie tylko. Dobra. Gonimy dalej typa. Nie ustajemy. Mamy tak unikać walki, że po prostu, wiecie, nie strzelać w nich. Kurde, uciekam mi No, kurde. Wow, to trzciny cukrowe, ładnie. No ciężka. O kurde, wiatry są. Nie możemy się zbliżyć do celu. Zwolnijmy trochę. Żebyśmy mieli większą zwrotność. Okej. Okay. Kurde, niech te się wiatry ogarną. Trochę też denerwujące, szczerze mówiąc. Wow. O, żeż, cholerę. Dobra. Ach, te wiatry będą nas denerwować. Wow. Jakie spadki. Matko. Dobra, jesteśmy już na miejscu w zasadzie. Dobra. A przyspieszymy. Dobra, tu cumujemy. Okej, dobrze, dobrze. Zacumuj kawkę. Teraz tam trzeba dotrzeć. Wyspa kotów. Wow. Dobra, odszukaj agenta.
No widzicie, misja się już rozwija dalej. Wybaczcie, że cięcie zrobiło, ale właśnie już minęło pół godziny. Dlatego dalej będziemy szukać tego agenta. Najlepiej jakbym po dachach chodził. Nikt nie pewnie by wtedy nie zauważał. Jep. Dobra. Teraz uważać. Biegniemy już tutaj. Okej, jesteśmy już tu. O, teraz posłuchujemy rozmowę. And you saw fit to get pickled on duty. No bother, sir. We've everything sorted. We'll soon see, won't we? For you must double the watch this evening. Double, sir? Whatever for? I believe I was followed here, young man. By pirates, if my eyes honor me. Though the ship was uncommonly large for such rascals. Certainly wasn't slavers, though. Not a ship that size. In any case, double the watch. And keep your damned eyes wide for anything suspicious. Aż tak źle nie jest. Dobra. Słuchamy dalej. O kurde. Oh fuck. Fuck. Dobra, dobra. Sorry. Sorry. To mój błąd. I'll keep my eyes peeled. Jaki? For God's sake, what the hell is going on here today? How do you suppose you'll be able to ring that alarm if you're piss drunk and barely able to stand? No i po dupie dostaniesz od kapitana. Dobra, on tu sobie idzie. On tu sobie idzie. Dobrze, śledzimy go w dalszym ciągu. Pięknie. Najlepiej po tych krzakach się kryć. Jest najbezpieczniej. A, to jest ten domek. Wow. Really? Aha, teraz musimy klucz znaleźć. O litości. Mamy się teraz dowiedzieć, kto ma klucz. A, mamy teraz zniszczyć dzwony alarmowe. Jeden dzwon jest tam. Sobie go zniszczymy. O, tu ten najbliższy. Chodź tu. Dobra, zabijemy go najwyżej. No chodź tu, cip. Yeah. Dobrze. Dobra. Fuck. O kurde. Muszę tu uważać i to ostro. Bo jakby mnie tak wykryli, to naprawdę kapa gwarantowana. O, przy okazji skrzyneczkę zbierzemy. Chodź tu. Dobra. Okej. Pięknie. Niech on teraz sobie jeszcze tu podejdzie. To go zabijemy porządnie. A on teraz sobie idzie. Gdzie? Okej, przenosi się. Podejdź tu, come on. Chcę zniszczyć ten dzwon. Aha, on nic nie zrobi. Dobra.
Okej, niech sobie on tylko to po prostu przejdzie. Okej, zasabotowane. Pięknie. Tu jeszcze skrzyneczka jest, hola hola. Nie zauważył mnie. Fuck. Dobra, nawialiśmy mu. Tu mamy jeszcze jeden dzwon ostrzegawczy. To też bez problemu zniszczymy. Chodź tu, chodź tu. Cip, 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 cip. Okej. Pięknie. Dobra. Fuck. Kurde, to by nie będzie denerwowało, że obserwuję tutaj ten czub. Już, już ogarnąłeś dupę? Obróciłbyś się z łaski swojej. Dobra. O cholera. Czekaj, chodź tu, chodź, chodź. Ja nie mogę, ale żebym teraz wpadł w bagno. O, wyczuł mnie. No chodź tu. Jakie gówno. No ja poczekam sobie. No tamten to nie odpuści za Chiny. Jak widzę. Kurde. Czy aż tak naprawdę trudno będzie to zrobić? Jest, dobra. Sabotowane. Okej. Teraz się musimy dowiedzieć, kto ukradł ten klucz. O, proszę, mamy. Teraz musimy ukraść. Finally. Apparently they dug up some old crates full of Cromwells in the ruins. Pięknie. Kurde! Dobra, wybijamy was. Nie chce mi się uciekać. Wykończymy was lepiej. Dobra, to był ten do przeszukania. Pięknie. Teraz obrabujemy magazyn. Jep. O, udało się. Złupione. Kontynuujemy. No, epicko. No, możecie wbijać. Kradniemy wszystko, co macie tutaj. Epicko. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 9 odcinka z Assassin's Creed 4 Black Flag. Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować moi piratki, widzowie. I jeżeli chcecie więcej Assassina, bo wiem, że chcecie, to piszcie w komentarzach. To ja będę dalej nagrywał. Trzymajcie się, na razie, do następnych odcinków. Na razie.